szafy są obiektem pożądania wielu kolekcjonerów. Stanowią ślad, który pozostawili po sobie znani ludzie. Trzeba jednak zastanowić się, dlaczego są dla nas tak cenne. Zapewne dlatego, że są szczególnym dowodem istnienia człowieka, znakiem nakreślonym własną ręką, skrywającym w sobie tajemnice charakteru czy temperamentu. Ale czy tylko i wyłącznie? Należałoby rozpocząć od tego, że znaczenie słowa autograf w języku polskim jest dwojakie. Z jednej strony, potocznie, jest to po prostu podpis. Z drugiej strony, szerzej, całość dzieła napisanego własnoręcznie przez autora danego tekstu. Pracownikom Archiwum Państwowego w Katowicach udało się zestawić około 112 najbardziej interesujących autografów podpisów znajdujących się w zasobach tego archiwum. Część z nich pochodzi już z XVI wieku i posiada formułę manu propria. Manu propria jest to znak graficzny potwierdzający, że wystawca dokumentu podpisał go własnoręcznie. Sporządzali go zarówno kopiści, jak i sami autorzy dokumentu. Trzeba podkreślić, że w owym czasie podstawową metodą uwierzytelniania była pieczęć, a dopiero z czasem ustąpiła ona miejsce podpisowi. Stanowi to niewątpliwie o wartości najstarszych autografów. Wśród zbiorów katowickiego AP znajdziemy osobistości odgrywające kluczową rolę w dziejach, takie jak Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Stanisław August Poniatowski, Katarzyna Wielka, cesarze Prus i Austrii, Otto von Bismarck, ale także innych duchownych, dowódców wojskowych, polityków, magnatów przemysłu śląskiego, ludzi kultury i nauki. Pierwsza perełka z Archiwum Książąt Pszczyńskich to dokument z 1548 roku sygnowany przez Antona Fuggera, jednego z najbogatszych ludzi ówczesnej Europy. Człowieka, który kierował imperium bankowo-handlowym. Sam dokument dotyczy spłaty długu poprzednich właścicieli ziemi pszczyńskiej, Turzonów, przez biskupa wrocławskiego Baltazara Promnica, którego rodzina władała Pszczyną aż do XVIII wieku. Oczywiście każdy dokument kryje w sobie jakąś historię związaną z jego wytworzeniem. Przykładowo w zasobie zachował się dokument z 1627 roku sygnowany własnoręcznym podpisem Albrechta von Wallensteina, jednego z najwybitniejszych dowódców podczas wojny 30-letniej, która spustoszyła obszar środkowej Europy. Jest to okres, kiedy wojska cesarskie dowodzone przez Wallensteina doprowadziły do wypchnięcia ze Śląska wojsk protestanckich Ernsta von Mansfelda. Dokument, o którym jest tu mowa, to tak zwana Salva Guardia. Jest to dokument, w którym wódz gwarantuje właścicielowi danej ziemi, w tym przypadku przedstawicielowi rodziny von Promnitz, panu na Pszczynie, że wojska cesarskie, które wkroczą na teren stanowego państwa pszczyńskiego, nie uczynią tam żadnych zniszczeń. Jest to niezwykle istotne ze względu na przebieg samej wojny, która powodowała ogromne straty. Taki dokument, wystawiany często pod wpływem przekupstwa, miał w domyśle zabezpieczyć ludność przed, jak tutaj napisano, soldateską, a więc gwałtami, rabunkami, wybieraniem żywności. Prawdopodobnie został wystawiony z tego powodu, że Śląsk, jako ziemie habsburskie, był w jego rozumieniu wyzwalany przez wojska cesarskie, chociaż często swoje wojska były tak samo okrutne i bezwzględne wobec terenów, na których stacjonowały, jak wrogie. Z późniejszych czasów, również w oddziale w Pszczynie, zachowała się liczna korespondencja kanclerza niemieckiego Otto von Bismarcka z książętami pszczyńskimi. Przede wszystkim z Janem Henrykiem XI Hochbergiem. Dokument, który tutaj Państwo widzą, to życzenia urodzinowe, które Bismarck przesłał do Pszczyny w 1880 roku. Pełnił on wówczas funkcję premiera Prus.